Cześć, witam Cię serdecznie. Właśnie jesteśmy na końcu ulicy Abrahama w Gdańsku, Oliwie. Tuż w zasadzie w centrum, można by powiedzieć. Wjeżdżamy do lasu, dzisiaj jest taka akcja regeneracja, czyli taka aktywna regeneracja. Trochę pośmigamy po singlach, trochę będziesz miał okazję zobaczyć Trójmiejski Park Krajobrazowy. Może zachęcisz się i również przyjedziesz, dołączysz do eksploracji leśnych ścieżek. Będzie też trochę podjazdów dzisiaj. Tego nie unikniemy. Ale bez problemu, one są dosyć łagodne. Tak więc nawet jak jesteś osobą początkującą, dasz sobie bez problemu radę. Już zapuszczamy się coraz głębiej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Robi się coraz ciekawiej. Mamy do czynienia z coraz większą przyrodą. Nie wiem, czy słyszycie, ptaszki już śpiewają. Też jest dosyć wczesna pora, więc jeszcze nie są takie wystraszone ludźmi, hałasem. A my sobie tutaj jedziemy dalej. W ostatnim odcinku też rozmawialiśmy troszeczkę o kadencji. Tam niefortunnie się sam trochę podłożyłem. Nie wytłumaczyłem do końca jakby idei tworzenia tego filmu. To było takie maksymalne uproszczenie, odniesienie się do podziału na kasecie, które wywołuje pewnie trochę uśmiech wśród bardziej zaawansowanych rowerzystów. Gdyż jak dobrze wiemy, taki podział nie istnieje, a biegi z kadencją nie mają żadnego związku. No było skierowane do osób zupełnie początkujących, które cały czas muszą na ostatnim biegu. Jeszcze żyją tym mitem, że im cięższy bieg, tym szybciej jadą. A de facto jak się popatrzy z boku, oni prawie stoją. Tak jakby napędzali jakieś koło muńskie. To też obrazuje, dlaczego czasami potrzebujemy trenera z zewnątrz. Dlaczego nawet czołowi zawodnicy pod koniec nawet swojej kariery nie rezygnują z trenera, nie zaczynają sami siebie trenować, nie uznają się za ekspertów. Chodzi o tak zwane trzecie oko, czyli niezależne spojrzenie z zewnątrz na nas, na taką surową ocenę sytuacji. My sami nie jesteśmy obiektywni. Często przychodzi do przejaskrawień. Nie ma w tym nic złego. Po prostu tak nasza psychika jest skonstruowana, że albo trochę zaniżamy swoje umiejętności, swój wysiłek, albo go zawyżamy. Tutaj nie ma w tym nic złego, jest to naturalne. Dlatego też ci bardziej świadomi zawodnicy tutaj stosują metody treningowe, mają swoich trenerów, żeby po prostu obiektywnie spojrzeli na ich poczynania, doradzili im. I tak to mniej więcej się odbywa. A w kwestii kadencji rzecz jest prosta. Kadencja to jest ilość obrotów na minutę. I taka optymalna, jeżeli można użyć słowa optymalna, bo tutaj też są uwarunkowania osobiste, też chodzi o teren, w którym idziemy, a taka kadencja, która została jakby przyjęta w MTB, to jest około 90 obrotów korbą na minutę. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z podjazdami, ta kadencja nie powinna nam spaść poniżej 75 obrotów na minutę. Tutaj również podziękują nam za to nasze kolana, podziękuje nam za to nasz napęd, który tak szybko się nie zużyje, ale również chodzi o ekonomiczność i wydajność całej jazdy. Jeżeli będziemy jechać starając się utrzymać równą kadencję, nie będziemy się tak bardzo męczyć, nie będziemy tak bardzo pracować mięśniami i w całokształt naszych zmagań sportowych będzie jak najbardziej pozytywny. I będziemy tutaj wyprzedzać zawodników, którzy stosują cięższe biegi, wydając im się, że jadą szybciej, a z niższą kadencją. Oczywiście są wartości graniczne. Nie dążymy do bycia chomikiem, ale do 110 fajnie, jakbyśmy się potrafili rozpędzać. Szczególnie przy wyprzedzaniu zawodnika taka kadencja 110 jest jak najbardziej ok. My się poruszamy w granicach 90 do 100. Jak teraz wyćwiczyć sobie taką kadencję? Nie jesteśmy w stanie od razu się przystawić. Jeżeli na co dzień kręcimy 65-75, nie zaczniemy nagle kręcić 90. To też byłoby dla nas niezdrowe.
ze względów fizycznych, to tak jakby nagle powiedzieć, biegnij 5 km na godzinę szybciej niż zawsze. No nie da się tak do końca. Najlepiej dać sobie kilka tygodni. Jak to w sporcie bywa, nie od razu wszystko osiągamy. Dajmy sobie trochę czasu i róbmy to na zasadach interwałów. Przydałby się tu oczywiście miernik kadencji. Można, jeżeli macie stary licznik rowerowy, w internecie są porady, jak wprowadzić ustawienia, żeby z takiego licznika zrobić licznik kadencji. Wtedy on nam nie będzie pokazywał prędkości, on będzie nam pokazywał kadencję. Tutaj w tym treningu akurat będzie to przydatne, z tego względu, że powinniśmy wiedzieć, z jaką kadencją jedziemy, jeżeli już chcemy ją ćwiczyć. I zróbmy sobie tak, że jedziemy przez około 10-15 minut z naszym normalnym tempem, a potem starajmy się przez 5 minut utrzymać naszą docelową kadencję. Czyli na przykład te owe 90 obrotów korbą na minutę. Tak sobie przeplacamy ten trening, trochę go oczywiście urozmaicamy i ani się obejrzymy, po 2-3 tygodniach będziemy już w stanie bardzo długo z taką kadencją jechać. To oczywiście nie będzie jeszcze takie naturalne, nie będziemy jechać cały czas z taką średnią kadencją, ale będzie to dla nas zdecydowanie ułatwione. I właśnie fajnie poruszać się w wartościach 90-110, bo tutaj spektrum właśnie na wyścigach kolarskich jest największe. I zwrócić też uwagę na podjazdy, dlatego że na podjazdach powinniśmy sobie tak dostosować kadencję, aby ona nie spadła poniżej wartości 75 obrotów korbą na minutę. Wtedy jesteśmy najbardziej wydajni. To są oczywiście wartości, które powstały na bazie testów i w terenie, i laboratoryjnych. Wiadomo, że każdy z nas ma troszeczkę inną budowę. Inaczej jesteśmy uwarunkowani genetycznie. I nie jest to model, który jest przeznaczony dla każdego. Nie dla każdego przewidziana jest taka kadencja optymalna. Ale dążymy w każdym bądź razie do tego, żeby nie była zbyt niska. Żeby rower szedł cały czas płynnie, niezależnie czy spotka nas podjazd, czy spotka nas zjazd, czy coś nas w terenie zaskoczy. Tutaj też dochodzi umiejętna zmiana biegów, które dostosują pracę naszych nóg do warunków terenowych, które aktualnie nas spotykają. Teraz warunki tutaj są słabe na oliwie. Na tym akurat widzę fragmencie. Bardzo są rozryte przez traktory. Była tutaj trochę wycinka drzew, gałęzi, ich wywózka. Teren nie jest dosyć sprzyjający. Nie wiem, czy też widać w kamerze to nachylenie terenu. A ono jest umiarkowane. Jak na MTB, cały czas mogę z Wami rozmawiać, więc w zasadzie jest płasko. Jesteśmy na drodze węglowej, bardzo przyjemny szyterek. Spinamy się do góry, ale dosyć łagodnie. W ostatnim właśnie Bike Magazine, który Wam pokazywałem, był też opon. Były recenzowane opony do XC Marathonu, był też wyższy model niż ja mam. Miałem Fast Tracki Control, a tam były Fast Tracki wersja ta najwyższa, czyli S-Works z mieszanką gripą, który właśnie opracował Wolfgang Arendt, o którym też była mowa w innym już moim odcinku na temat opon rowerowych. No i wyobraźcie sobie, że tak były zjechane te opony, w zasadzie trochę to takie gówno. Okazało się, że wymyślili testy, które obrazowały trzymanie w zakrętach, obrazowały trakcję, obrazowały opory toczenia i to wszystko wziąwszy pod uwagę. O! Sarnka. Dwie. Wszystko wziąwszy pod uwagę, to te opony jako jedyne w teście nawet nie doszły do połowy skali. To był jakiś dramat.
wytknięte zostało trzymanie w zakrętach, uślizgi, brak kontroli w strefie granicznej. Chciałem sobie popatrzeć na sarnę. Brak kontroli w strefie granicznej. Jednym słowem wyszło, że masakra. Odporność na przebicia też dosyć niska. Reakcja to już w ogóle tak słaba, że szok. Muszę przyznać, że się zdziwiłem. Użytkuję te opony drugi sezon. Wiadomo, że nie są to opony idealne, ale zaliczając lokalne zawody, będąc też na nocnej Mazowi, jeżdżąc też po okolicy, biorąc udział w różnych treningach, nie odczułem, żeby te opony były aż tak słabe. I tutaj muszę przyznać, że się trochę zdziwiłem, ale też nastawiłem się pozytywnie. Bo skoro na tych oponach jestem w stanie jakby kontrolować je w zakrętach, oczywiście do pewnego momentu, bo nie są to opony faktycznie enduro, które można gdzieś tam pochylić dosyć znacznie, nie mają aż takiej przyczepności, no i nie są przewidziane na błoto, o czym producent informuje, że są oponami na warunki suche. Więc nastawiłem się pozytywnie, że w zasadzie, co bym w przyszłości nie zmienił, będzie o wiele, wiele lepiej. Bo kolejne opony w tym teście, które wypadły też dosyć słabo, ale lepiej niż właśnie te specowe, to były opony od Continentala, Race Kingi i X Kingi. Tutaj też trochę taki mały szok z mojej strony. Spodziewałem się minimalnie lepszych wyników. Oczywiście obie opony są bardzo szybkie. Klocki mają dosyć niskie, więc tutaj oczywiście nie spodziewałem się ogromnych osiągów, ale opory toczenia są bardzo przyjemne. Tylna opona 16 W stawia, gdzie tutaj w tych moich specowych jest to wartość około 22. Jest oszczędność. Waga w porządku, 600 parę gram, tak więc waga jak najbardziej jest ok. Kwestia właśnie zakrętów i trakcji, bo znowu mówimy o oponach na suche warunki, które również nie zapewniają bardzo dobrego bocznego trzymania, więc coś za coś. Fajnie wypadły w tym porównaniu opony Schwalbe, Racing Ray. I drugie mamy Racing Ralpha. To jest tylko znaczy, że można się pogubić. I one wypadły bardzo przyzwoicie. Waga już była fajna. Wartości oczywiście nie maksymalne, ale w porządku. A oponą, która wygrała, jeżeli chodzi o oponę tylną, bo w magazynie zostały przetestowane komplety, które były przeznaczone na przód, tył. Były to dwie różne opony, które zaproponował sam producent. Więc na tył wygrała Kenda Booster Pro. Bardzo fajna, ciekawa opona. Popatrzyłem też na testy od razu. Bardzo ciekawie się prezentuje. Bardzo wszechstronna opona. A na przód wielkie moje zaskoczenie. Bontrager XR 3. Nowa wersja propozycji opony Bontragera. Minus 700 parę gram wagi. Masa rotacyjna kuleje. Ale trzymanie, odporność na przebicie, trakcja. Opona wygrała. Wygrała mało podzielona, to ona zmiażdżyła konkurencję. Została określona jako oponą na bardzo trudne trasy. Oponą wszechstronną. Prawie że oponą doskonałą. Nie mało oczywiście opony doskonałej. Trudno jest zaprojektować oponę na błoto, deszcz, utwardzone ścieżki, asfalt, żwir, kamienie. No nie ma jeszcze takich technologii. Może kiedyś dożyjemy, że klocki będą automatycznie dostosowywały wysokość. Koła będą same spuszczały, powietrze pompowały. Wszystko przed nami. Pamiętajcie, młode pokolenie, idźcie na inżynierię. Opracujcie specjalnie dla nas rowerzystów opony, gdzie będą się klocki wysuwały, chowały. Zmieniały może swoje rozmieszczenie, jak kostka Rubika. Będą się dostosowywały do warunków.
to by było coś. To byłby w końcu jakiś przełom. W końcu skończyłoby się gadanie, że w świecie opon się nic nie dzieje. A większość to marketing. Trochę też tak jest. Układy klocków są bardzo zmieniane. Na dobrą sprawę, opony zachowują się bardzo podobnie. Są to oczywiście niuanse i cały czas jest kompromis pomiędzy wytrzymałością a wagą danej opony, grubością ścianek bocznych, łatwością w jej osadzeniu, uglasowaniu, no i wyborach toczenia. Tutaj musimy już sami zadecydować, na czym nam zależy. Ja z tych fast tracków jestem jak najbardziej zadowolony. Spełniają wszystkie moje oczekiwania, jeżeli chodzi o trasy, w których się poruszam. One oczywiście nie są trudne. Wielkomiejski park krajobrazowy to nie są góry. To nie są jakieś trudne tereny. Jak widzicie, ścieżki są ubite. Bardzo przyjemnie się na nich jeździ. Bardzo przyjemnie się trenuje. Oczywiście wszystko zależy, którą trasę wybierzemy. To nie jest tak, że cały Trójmiejski park jest łatwy, przyjemny i że można wziąć sobie dziecko na wycieczkę. To już nie bądźmy tacy, bo to też nie jest prawda. Dużo ścieżek też jest trudnych, też jest skomplikowanych, z dużym stopniem trudności. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Fajna baza wypadowa, można sobie przyjechać na wakacje. Dużo hoteli, dużo kwater, dużo miejsc noclegowych, kempingi. W końcu to Trójmiasto, tak więc nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o zakwaterowanie. Aż dziw wierzę, że tak mało mamy zawodów, jeżeli chodzi o Trójmiejski Park Krajobrazowy i okolice w zasadzie. Garmin nas tutaj zdominował. Doszło oczywiście teraz Pomerania, ale Pomerania lata trochę po obrzeżach. A tak trochę brakuje takich lokalnych właśnie wyścigów w parku krajobrazowym. Teraz nam odeszła też pętla Reja. Jeżeli chodzi o szosowców, tam są jakieś konflikty z mieszkańcami. Nie zagłębiałem się w temat, nie jeżdżę tyle na szosie, ale wiem, że jest jakiś konflikt. W tym roku już kryterium się nie odbyło. Mam nadzieję, że się dogadają każdy z każdym. Teraz też jest mocowana stacyjka do obsługi właśnie rowerów przez serwis rowerowy Zdrowy Rower z Gdyni. Chłopaki mają świetną inicjatywę. Mikołaj tutaj fajnie to wszystko ogarnia. Będą właśnie dzisiaj wstawiać tą stację, będą ją montować. Akurat nie będę w stanie dzisiaj tam podjechać, żeby wam pokazać, ale jak będzie okazja, będę w okolicy, podskoczymy sobie. Zobaczymy, jak ta stacja wygląda, chociaż na pewno już widzieliście, to jest taka stacja naprawcza, gdzie można sobie rower powiesić. I takie drobne regulacje porobić. No mam nadzieję, że tego nie rozkradną. Już cholera wie, że jak wszystko tutaj kradną dookoła. Jakieś imbusy za 5 zł rozcinają, zabierają ze sobą. No potem trudno to naprawić. Przejeżdżam ten podjazd. On nie jest aż tak bardzo widoczny. Bardzo go lubię, jest bardzo malowniczy. Równo trzyma, fajne ma nachylenie. Dobre do trenowania, ale dzisiaj robimy aktywną regenerację, więc tego podjazdu nie będziemy męczyć. Oczywiście sobie popatrzcie na widoki. Wczoraj było bardziej sucho, też tutaj właśnie kręciłem w trochę takim żwawszym właśnie tempie. Nie mógłbym z wami pogadać, więc nie wziąłem was na klatę. Idziemy sobie tu. Zaraz będziemy tam na końcu wzniesienia. A my ciśniemy w lewo. W tym właśnie wielkim.
Już wiem, o co Szajbajkowi chodziło z szeroką kierownicą. Faktycznie, no nie jest lekko. Tej trasy tak dobrze nie znam, dlatego też ją wybrałem na taką aktywną regenerację, żeby spokojnie zobaczyć sobie te zakręty, gdzie są korzenie, gdzie są konary. Trasa jest taka trochę najeżona nimi. Trasa nie wymaga jakichś umiejętności szczytowych, ale też trzeba wiedzieć, gdzie się można rozpędzić, a gdzie sobie odpuścić. Bardzo fajne są elementy. Właśnie z takich kłód do przejazdu zrobione. Może sobie fajnie poćwiczyć technikę. Są bardzo fajne podjazdy. Pamiętajmy o dociążeniu przodu, trochę też tylnego koła, bo to jest taki balans pomiędzy przodem a tyłem. Tutaj właśnie bardzo doceniam te napędy 2 na, jak widzicie, jeden zrzut palcem wskazującym lub kciukiem, już możemy łatwo zrobić podjazd, nie tracimy kadencji, nie rozpraszamy też. Się cali, nie wytrzęsło was? Dzięki, że byliście ze mną, że zobaczyliście trochę terenów, po których się poruszam. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie w tym odcinku, że był on dla was ciekawy, że trochę zobaczyliście, że warto wsiąść na rower przede wszystkim, więc wsiadaj na rower. Na pewno obok siebie w okolicy masz równie fajne trasy, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Nie powiem wam, co to będzie, może z trasy, może ze studia, może na siedzące gdzieś w parku. Trzymaj się, cześć!